w Galerii Sztuki Art Cafe Da Vinci spotkanie z Marcinem Bedlickim, który promuje swoją nową książkę Imiona. Oto jeden z wierszy z tomiku Imiona. Czyta autor. Grażyna, odważną stworzył cię i wyprowadził z litewskich kniei. W dłonie włożył lojalność, miłość w ręce, światłość księżyca w spojrzenie. Adam tworzył cierpliwie, by w potrzebie i w radości wiedziano, jakie wołać imię. Wpatrzony w swe dzieło, jak w kwiat lilii i bursztynu dwa kamienie, z ust wydał westchnienie. Grażus. Odtąd wołamy piękna. Ty cierpliwie przybywasz z pejzaży kolorów, gdy szukamy barw w szarości odcieniach, w kniejach bezbrzeżnych. Marcin Bedlicki, Grażyna. Przypomnijmy, że masz jeszcze jedną książkę, którą debiutowałeś. Tak, debiutowałem tomikiem Przez pryzmat w 2016 roku. A teraz mamy 2022 i książka Imiona. Tomik Imiona wydany został 2 lata temu, pod koniec sierpnia 2020 roku. Niestety, jak wiemy, przez pandemię i różne inne okoliczności musiałem odsunąć promocję, dlatego dopiero dzisiaj. Czyli książka jakby na świeżo wydana i w tej chwili już za światło dzienne. Tak jest, tak jest. Dlaczego Imiona? Dlaczego? Kształtował się ten cykl już przez około 10 lat, a nawet, co jeszcze wspomnę, trochę wcześniej, bo już w 2006 roku napisałem pierwszy wiersz do tego cyklu, który jeszcze wtedy nie istniał, tak? jeszcze go nie było, ale już powstał pierwszy wiersz. Ale chyba jeszcze tytuł nie. Jego zdradzę podczas wieczoru. No ale na pewno ten wiersz nie był zamysłem powstania książki chyba. Tak, 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 no oczywiście, dlatego zupełnie jest inny od pozostałych, które się znajdują w tym tomiku. Oczywiście ten tomik nie jest jakby całością. On jest wyborem wierszy z tego cyklu, bo ich mam po prostu więcej napisanych niż w tym tomiku jest. Właściwie powstają ciągle nowe. Kto dokonał wyboru wierszy? Ja sam. Sam wybrałeś? Ja sam. To dlaczego odrzuciłeś z reguły poeta to, co napisze? Myśli, że napisał wszystko dobrze, jednak odrzuciłeś wiersze. No niestety prozaiczne kwestie mnie do tego zmusiły. Chodziło o to, żeby tomik był tomikiem, a nie księgą jakubową, tak? Nie myślmy o Noblu. Ale absolutnie nie miałem to na myśli. Chodzi mi o po prostu wielkość książki. Książka powstała, jest zgrabny tomik, no jak przystało na Marcina Bedlickiego, okładki na biało. Chyba jest to już powoli tradycja, bo pierwszy tomik również jest na białej okładce z pomarańczowym rysunkiem miasta, a pomysł tej okładki również wymyśliłem ja, a pomogła mi go urzeczywistnić jedna osoba z pięknego miasta Düsseldorf. Jest to niejako europejskie wydanie. Prawie, że. Trudno było zebrać tyle wierszy, żeby wydać tą książkę? Nie, bo już miałem gotowe. Czyli czekało na wydanie. Czekało na wydanie, tak jest. No to masz 2 książki za sobą. Mówisz, że 2 lata temu już ta książka powstała, nie miałeś jej okazji promować. Zatem można się spodziewać, że będzie trzeci tomik jakiś. Trzeci tomik, myślę o nim już od pewnego czasu. Chcę w nim zamieścić wiersze z mojego kolejnego cyklu, a właściwie to był mój pierwszy tak naprawdę cykl wierszy. Nosi tytuł Zmęczenie i jest to najdłuższy pisany przeze mnie cykl, najobszerniejszy. No i też będzie problem wybrać wiersze do tomiku, tak? Bo gdybym chciał całość, to już wtedy by była pokaźna książka, a to wiadomo wiąże się z pewnymi czynnikami. Nie każdy poeta może popisać się nadmiarem wierszy i mieć problem z wyborem później do książki. Absolutnie nie stawiam się na pozycji jakiegoś wspaniałego poety. Daleki jestem od tego. Wręcz podziwiam wielu moich kolegów poetów i poetki,
i wiem, że każdy ma swoją twórczość, swoją poezję, swój styl pisania i każdy dba o własne słowo. Tu nie musisz być skromny, bo piszesz już od wielu lat i wiersze, jak to się mówi, są chodliwe. Wśród wielu znajomych i nieznajomych moje wiersze są. Wielu z nich się nimi bardzo zachwyca, to tak nieskromnie. I o to chodzi. A wspomniałeś, że długo piszę, bo od 1986, więc w 2026, jak to łatwo policzyć, będzie już jubileusz 40-lecia. I oby to pisanie nie opuszczało ciebie, wena, żeby cię zawsze dopadała w każdym odcinku życia prywatnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, a rozmawiałem z Marcinem Bedlickim, autorem dwóch książek poetyckich Przez pryzmat i Imiona. Dziękuję. Dziękuję. Na zakończenie jeszcze jeden wiersz z cyklu Imiona. Też troszkę nietypowy, myślę, ale każdy z nas ma taką obok siebie istotę, którą ceni czasem nawet bardziej niż najbliższych sobie. I ja taką istotę miałem. Arbus. Przybiegałeś, gdy było źle. Czułem ciepłą, miękką sierść i mokry nos na czole. Czujne spojrzenie. Choć w parku znikałeś wśród drzew, wiedziałem, że w domu znajdę cię z niewinną miną. Przecież jestem każdego dnia. Pamiętam radość. Teraz biegasz po błękitnej łące.